Siemanko, ja jestem Hubert, a to jest Mikołaj i witamy Was na zdrowym zoncie, na kolejnym dniu naszej wyprawy do Kozubnika. W Beskid Mały się wybraliśmy i dzisiaj jedziemy na mały zwiat, ponieważ jest naprawdę kiczkowata pogoda. Zobaczcie sobie teraz na timelapsie, jak to tutaj u nas za oknem przez ostatnie kilka godzin wygląda. Ale w tym momencie troszeczkę się wypogodziło i jedziemy zobaczyć, co tutaj dookoła można zwiedzić, zobaczyć i tak dalej. Miki, jesteś tam? Jedziemy na miacho? Może na ciacho? A z takim widokiem za oknem mamy dzisiaj trzeci dzień września, godzina 11:27. Ten młody człowiek kończy dzisiaj 8 miesięcy. Po krótkiej, dłuższej przejażdżce, jakieś pół godzinki tutaj jechaliśmy, dojechaliśmy do Międzybrodzia Żywieckiego i zatrzymaliśmy się w sumie na parkingu przy placu zabaw, przy przystani jakiejś i pójdziemy się przejść, zobaczyć jak to tutaj wygląda, bo nas tu jeszcze nie było, także chodźcie z nami. No dobra, idź na dół. No widok, słuchajcie, jest bajkowy. Te górki w tle przy tym jeziorku. Niesamowita rzecz. A my sobie tutaj chyba na kawkę pójdziemy. A tutaj mamy szczyt góry Żar, czyli przyjechaliśmy z drugiej strony tej góry. Tam oczywiście podczas tego wyjazdu również się znajdziemy. Jednak kawy nie będzie, bo to zamknięte wszystko. Grząsko, tak. Po tych dzisiejszych deszczach to po prostu idzie się tutaj jak po wodzie. Oj tak. Sprawdźmy to, jaka woda. No taka chłodna, ale myślę, że do wejścia. Próbujesz? Ale może tak. O, a tam są w tle łabędzie. Woda z szarym dziobem. Tak, brzydkie kaczątko. Szare jeszcze. Koło brata albo siostry. Tuż obok. Nie będziemy podchodzić, żeby ich nie poddenerwować, niech sobie siedzą na swoim miejscu, ale wydziobują jeszcze stare pióra, te szare, ciemne. A to słuchajcie, gdzie zaparkowaliśmy sobie koło tej plaży czy przystani, jest taka buda u Gafiego i sobie tutaj weźmiemy tą kawę, bo tutaj jest otwarte. Kawka miała być na wynos, ale jednak zdecydowaliśmy, że usiądziemy sobie chwilę, żeby młody się rozprostował i potrenował. Wasze zdrowie. I zobaczcie, właśnie taką pogodę dzisiaj mamy. Pani ucieka przed deszczem. No, też się chowamy przed deszczem, tak? Taki chłop. Mój pierworodny. Thank you.
I co? Wypiliśmy sobie kaweczkę. Akurat deszcz przeszedł. W sumie dobrze, że zatrzymaliśmy się na tą kawę, bo tak to by nas ulewa złapała tutaj w miasteczku i mógłby być problem. A tak to fajnie. Deszcz przeszedł. Znowu wyszło słońce i idziemy zobaczyć, jak to Międzybrodzie Żywieckie wygląda z bliska. Po krótkim zwiadzie stwierdzamy wspólnie, razem i w porozumieniu, że nie za bardzo jest gdzie tutaj spacerować, tak nawet nad tą wodą, a misiek nam się zaraz tutaj pośpi, więc po prostu zbieramy się, pakujemy do autka, żeby sobie przysnąć już w foteliku i pomyślimy, jak ten dzień dalej przebiegnie, natomiast teraz czeka nas spanko. A jak nie wiecie, bo nie macie takich bobasów, nie mieliście, to właśnie dzień toczy się wokół tego typu zagrań, jak drzemka, karmienie, pamper do wymiany i tak dalej, także wesolutko. Po prostu pogoda jest niepewna. Nie, no i pogoda też jest niepewna, co będziemy tutaj po miasteczku spacerować przez godzinę z młodzieżą w wozie, a jak nas dopadnie za jakieś górki żar, wyskoczy chmura i nas zleje. No od rana cały czas pada, w sumie z przejaśnieniem, teraz jednym z większych przejaśnień tak naprawdę, więc tak to ma dzisiaj wyglądać. Jedziemy. Widać, jestem w kuchni, w naszym mieszkanku, więc nastąpiła szybka teleportacja. Tak jak mówiłem, wróciliśmy sobie na chatę. Mikołaj za chwilę będzie spał. Chwilę nam tutaj przydrzemał tak delikatnie, ale się rozbudził, jak tylko dojechaliśmy. Więc teraz na jego drzemkę będziemy robić swoje jedzonko. A mianowicie w tej oto małej mikrokuchni przyrządzę pyszny makaron z cukinią. I pokażę Wam, jak go robię, bo jest to jedno z naszych ulubionych dań, a bardzo smacznie nam to wychodzi. Jak to do dobrego sosu pomidorowego z makaronem, to musimy zacząć od cebulki. A będzie to makaron pomidorowy z cukinią, sos pomidorowy z cukinią, makaron z sosem pomidorowym z cukinią, tak. Jedziemy z cebulą i cukinią, trzeba sobie to ładnie poszatkować. Przyda się patelnia, taka głęboka, bo na głębokiej patelni będziemy robić ten sos. W związku z tym, że pogoda jest jaka jest, to my już dzisiaj się nigdzie wynurzać nie będziemy. Jedyne, co mogę Wam powiedzieć o tej miejscowości, w której byliśmy, czyli Międzybrodzie Żywieckie, no to w związku z tym, że leży ono nad jeziorkiem, no to jest tam w sumie spoko opcja, żeby sobie popływać jakimś rowerkiem wodnym, kajakiem czy jakimś innym wodnym sprzętem. I tak naprawdę tego typu miejscowości to są noclegownie do wypadów w góry. A że my mamy takiego małego szkraba, jakim jest Mikołaj tutaj, jako nasz kochany synek i przyjaciel, no to w te góry tak łatwo wybrać się nie jest w taką pogodę, jak mamy teraz, więc jutro w te góry pewnie też nie pojedziemy, bo pogoda będzie taka podobna do dzisiaj, z tego co pokazuje aplikacja, czyli nie za ciekawie, żeby się wybierać w góry z małym dzieckiem. Ale we wtorek prawdopodobnie już sobie gdzieś jakiś szczyt zdobędziemy. Także robiąc tutaj ten makaron, mogę Wam powiedzieć, że pojechaliśmy w miejsce, które jest bazą wypadową w góry, ale jednocześnie taką ostoją, w której ja osobiście, gdybym miał pisać książkę, to chciałbym przyjechać w takie miejsce, patrzeć na ten widok za oknem i pisać sobie tą książkę.
odpoczywać, relaksować się, odciąć od wszystkich bodźców. Także bardzo polecam wszystkim, którzy potrzebują odpocząć od miasta, wyjazd w tego typu ustronne lokalizacje w dziczy, w buszu, bo tutaj tak naprawdę do miasteczka są ze 3 km. Może niedaleko, ale jesteśmy naprawdę bardzo fajnie tutaj ulokowani w lesie nad strumieniem. Można sobie tutaj pospacerować, spotkać jakieś zwierzaki, tak jak my, wypatrzeć salamandrę. Naprawdę super sprawa. Zobaczymy, jak nam wyjdzie spacerowanie po tych górach z takim młodym człowiekiem, ponieważ już nad morzem byliśmy w tym roku, to stwierdziliśmy, że chcemy sobie przyjechać w miejsce, które no, uwielbiamy. Uwielbiamy polskie góry. Są to niewysokie może szczyty, niewymagające, ale dla nas jak najbardziej wystarczające. Większe, wyższe pasma górskie na pewno też się będziemy w naszym życiu wybierali, ale no wszystko przyjdzie czas. O, trochę się popłakałem, ale cebulka świeżutka. Polska cebulka, to jest ważne, żeby kupować polskie produkty. O, Mikołaj śpiewa w tle, pewnie go słyszycie. Nie wiem, czy wasze bubasy też tak miały, ale Mikołaj lubi sobie pośpiewać przed snem. Ciekawe, jakie to. Okej, cebula skrojona. Teraz sobie wrzucę to na patelnię i przejdziemy do cukinii. I tak, słuchajcie, żeby usmażyć sobie cebulkę, ja użyję masełka takiego, mamy masło, margaryna, mieszanic taki, pyk, pyk, trochę na patelnię. Indukcja, dziwny, dziwny sprzęt, nie mam takiego w domu, ale poradzimy sobie. I teraz powiem wam, jakie będą składniki użyte do tego dania. Czyli tak, zaczęliśmy od cebuli. Do tego dorzuciłbym czosnek, ale nie mam świeżego czosnku. A tutaj w kuchni znaleźliśmy przyprawę czosnkową, więc sobie taki czosnek granulowany tutaj wsypię. Jeśli chodzi o przyprawy, to będą to jeszcze zioła prowansalskie, bazylia, sól, pieprz, to obowiązkowo, i płatki chili. Płatki chili, coś, żeby delikatnie podkręcić smak, podkręcić metabolizm i to będzie naprawdę super smakowało. Zagęścimy sobie ten sosik mascarpone. Tak jak mówiłem, jest to makaron z cukinią, więc cukinię tutaj obowiązkowo musimy mieć. Makaronik sobie wykorzystam, takie kolanka ozdobne od Lubeli, bo czemu by nie? Jeśli chodzi o nadanie takiej delikatnej słodyczy, to też skorzystam i zawsze do przepisu jakby używam miodu i tutaj całe szczęście ten miodek jest. Prawdopodobnie ten przepis mam w ogóle od Ania Gotuje, ale tak dawno pierwszy raz go robiłem, że nie pamiętam, czy to aby na pewno, chociaż wiele przepisów, jakie robimy sobie w domu, to właśnie od tej pani ściągamy z internetu. I do tego dorzucam sobie pomidorki krojone z puszki, bo jest to fajna opcja już z takim sosikiem i tak dalej. Smakuje to wybornie. Oprócz tego no, sól, pieprz, nie wiem, czy wspomniałem. I tak to tutaj wygląda, więc rozpoczynamy działanie od podkręcenia chyba tego ognia w domyśle, czy w cudzysłowie, żeby masełko nam się rozpuściło. Normalnie robiłbym to na oliwie, ale nie kupowałem specjalnie całej butli oliwy, żeby tutaj przyrządzić sobie jeden ulubiony makaronik. No i w związku z tym, że jest taka pogoda, to was trochę tutaj zanudzę tym przepisem. Może ktoś z was sobie spróbuje. Jest to bardzo prosty, szybki przepis na jedzonko, a no bardzo, bardzo pyszny naszym zdaniem. Nam obojgu to super smakuje, więc będziemy się tym zajadać i zrobimy sobie takie jedzonko na 2 dni, bo potem mamy kuchnię, żeby z tego korzystać. Wszystko razem przesmażone na patelence. Kiedy cukinia sobie już delikatnie puści wodę i zmięknie, można dodać pomidory. W naszym przypadku na 2 dni będą to 2 puszki krojone bez skóry.
jednak się okazuje krojone i całe. W jednym miejscu na półce stały dwa różne rodzaje pomidorów, się okazuje. Normalnie użyłbym do tego zadania dwóch paczek pomidorów krojonych, ale one i tak się rozpadną, więc nie przejmujemy się. I tak naprawdę w momencie, kiedy to sobie tak odparowuje, zasypiemy to już ziołami. Na ten moment już dawno powinienem użyć soli, ale w związku z tym, że będzie jadł to razem z nami Mikołaj, to soli nie używam. Doprawimy sobie solą już po prostu na talerzach albo po odlaniu całości, z całości dla Mikołaja, jego części. Więc teraz wszystkimi możliwymi ziółkami sobie to doprawimy, czyli w naszym przypadku zioła prowansalskie. Użyłbym tutaj oregano przede wszystkim, damy bazylię, o, tego nie będziemy żałować, żeby to nadało nam smaku. I teraz jak to sobie odparowuje, to również będzie przechodziło tymi ziółkami. I to wszystko razem sobie tutaj mieszamy. Ale to będzie dobre. Teraz zaczyna pachnieć tak naprawdę fajnie. Pamiętajcie, że w kuchni wegetariańskiej, bo to jest danie wegetariańskie, najważniejsze jest dobre doprawienie. I dalej czekamy, aż sobie to się zredukuje. Żeby nie marnować czasu, ja sobie tutaj odpaliłem wodę na makaron, której też nie solę, tak żeby Mikołaj sobie mógł zjeść kawałek makaronu na obiadek. I tutaj już po zredukowaniu takim mocnym dorzucimy mascarpone. O, już zdjąłem to. Tym razem będzie to mascarpone od Mlekowity. Kuchmistrz. A dorzucimy sobie tego tak z 1/3 opakowania. O, właśnie tak. Tego mascarpone, szczerze mówiąc, jeszcze nie używałem. I ono sobie tutaj elegancko w ten sosik. O, tak. Zaraz to sobie ładnie wymieszamy wszystko. To nam zmieni kolor tego dania. Smak zagęści się troszeczkę i zobaczycie, będzie fantastyczne. Także na ostatnim filmie był urbex, na dzisiejszym gotowanko. Zdrowy ząd to zdrowy. Zdrowy spacer po ruinach. Zdrowy makaron na zdrowym zoncie. Właśnie, że wstawię. No trochę trzeba, nie? Coś się tu jara, ale... Trudno. O, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Teraz pozostało nam tylko dorzucić trochę miodu, dosolić, jeszcze delikatnie zredukować i szamando. A więc w tle, jak sobie to pyrka, podziękuję Wam za to, że byliście na tym filmie. Za chwilę pokażę Wam ostatecznie, jak to wygląda na talerzu. I co, dajcie suba, bo każda subskrypcja to 10 groszy na cele charytatywne. Każda subskrypcja z tego kanału będzie się przekładała na coś dobrego, więc możecie tutaj kliknąć ten czerwony przycisk pod filmem. Nie krępujcie się i skosztujcie sobie tego makaronu, spróbujcie, zróbcie. Jest to bardzo prosty przepis, a niesamowicie smaczny. Słyszycie w tle tutaj mojego syna, który bawi się w czytanie książki razem z małżonką Zuzanną. Widzimy się na jedzonku i zapraszam na kolejny film, na którym prawdopodobnie wybierzemy się gdzieś w górki, więc do zobaczenia. Odlane dla Mikołaja. Można dosypywać tutaj chili, o którym zapomniałem Wam powiedzieć. Tego nie żałujemy, bo to dobre rzeczy są. Trochę pieprzu. Soli. I miodek. Na tym kończymy doprawianie i tak naprawdę za chwilę możemy siadać do stołu. Odleję sobie to, co się nie skrystalizowało. Tego miodku tylko troszkę, tak naprawdę na poprawę smaku.
I do tak przyrządzonego makaronu można zasiadać śmiało całą rodzinką. Albo w pojedynkę, jak kto woli, jak kto może.